Hejka moi drodzy, w tym szczególnym dniu, a mianowicie Wigilia. Dzisiaj złożę wam życzenia, jak i wam podziękuję za wszystko, ale na początek posłuchajcie życzeń od moich przyjaciół, znajomych, czy też youtuberów. Zapraszam do oglądania. No, Michałku, wesołych świąt, pozdrawiam, żeby twój kanał się rozwijał. Pozdrawiam też widzów. Cześć, siemaczko, Michał, chciałbym ci złożyć życzenia z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Życzę ci spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej rodzinie, atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku. I tak, żebyś nie upił się na Sylwestra, więc życzę ci tego i pa. Hej, tu Car, no i Michał mi poprosił, żebym nagrał do was życzenia świąteczne, także życzę wam oczywiście wszystkiego najlepszego, żebyście spędzili te święta razem z rodziną, bo to jest w sumie ważne. Dużo zdrowia oczywiście, akurat zdrowie mi teraz nie dopisuje, ponieważ jestem chory, no ale cóż bywa. Przede wszystkim też dużo szczęścia, ja miałem dużo szczęścia w życiu, jeżeli chodzi o YouTube'a. Życzę szczęścia przede wszystkim Michałowi, ponieważ on ma ostatnio spore problemy zdrowotne niestety, więc jemu przyda się to pierwszorzędnie. I wszystkim widzom oczywiście życzę spełniania marzeń, ja już się będę zmywał, także siemanko. O. Cześć, a więc życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt, nowego roku, zdrowe szczęścia i wesołego w ogóle wszystkiego. I to tylko życzenia i to tyle. Cześć. Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner. No i chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego w te właśnie święta, bardzo kolorowych choinek, także moi drodzy, co najważniejsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście ten czas spędzili z rodziną i ze znajomymi. Także moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla widzów Michała. Trzymajcie się, hej! Siemeczki, z tej strony Stein i życzę Michałowi, jak i wam, oczywiście, widzom Michała, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, rodzinnego spędzania czasu poprzez Wigilię właśnie. Mam nadzieję, że wrócimy do livestreamów jak kiedyś Michał, po pijaku tak zwanie. No i co? Pogodnych, bogatego gwiazdora, czy tam Mikołaja, tak zwał, tam zwał. Również też Michałowi życzę 1 000 000 subskrypcji, a najpierw 1000, żeby zdobył pierwsze. No i jazda z kopyta, jak to się mówi. Dużo słodyczy, dużo prezentów, wymarzonych przede wszystkim. No i co? Trzymajcie się i pozdrówka. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości. Niech tego dnia w Wigilię będziemy szczęśliwi, nie myślmy o problemach i wszystkiego najlepszego w nowym roku, no nie umiem składać rzeczy. Zdrowych, wesołych, spokojnych, radosnych świąt życzy grzybek.pl tutaj Michałowi. Myślę, że te życzenia są na spoko. No, żebyś tam się nie objadł za bardzo, nie, i tak dalej, więc no, pamiętaj, jedz spokojnie, bez nerwów, na spokojnie, dla każdego wystarczy, wesołych, spokojnych i dziękuję. Minę fajnie, że wyglądam fatalnie, ale chcę złożyć serdeczne życzenia wszystkim, zdrowia, szczęścia, pomyślność, to by mi było. Dużo subów, dużo fajsów z donate'ów i wszystkiego co najlepsze. Jaczki! A więc przyszła pora na mnie, więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, bo mi zdrowie nie sprzyja, a nie będę się chwalił. Dla was dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności jeszcze raz. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam wam najserdeczniejsze życzenia i niewspomnianych chwil w gronie rodziny. Niech przyniosą one wam dużo radości, jak i wspomnień. I pamiętajcie, rodzina jest najważniejsza, nie żaden YouTube. Nie oglądajcie YouTube w Wigilii ani w święta. Zajmijcie się rodziną. Tyle chciałem wam dodać tutaj przy montażu. Lecimy dalej. Szczęścia przede wszystkim. Wszystkiego co najlepsze w nowym roku, bo tego się na pewno bardzo przyda. Wszystkim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, którzy mnie wspierali, dziękuję bardzo z całego serduszka, bo no, nie jest to pierwszy kanał, a wspierają mnie cały czas, więc pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję również wszystkim za życzenia, którzy wysłali, przed chwilą było słychać. Dziękuję im bardzo z całego serduszka, bo gdyby nie oni, to bym się nie udało na tym YouTubie, przynajmniej mi się wydaje.
co, nigdy nie wiem, co powiedzieć w takich momentach, bo jest dla mnie to bardzo stresujące. Bo nie jestem jeszcze z kamerą jakby oswojony, ale no to tak... Prośba do widzów, jeśli mnie oglądacie teraz, to będziecie to, żebyście mnie oglądali cały czas i do końca tam, nie wiem. Mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają, bo szczerze, ja swoich filmów nie potrafię sam oglądać, więc napiszcie tam w komentarzu, czy potraficie, czy nie moje filmy oglądać chociaż raz do końca, bo to kiepsko widzę te statystyki, więc o, i statystyki w nowym roku możecie polepszyć, ale to nie o tym. A wam widzom życzę bogatego Wielkiego Gwiazdora, ja prezenty mam pod choinką, nie wiem czemu. Nie wiem. Sam zrobiłem rodzinie prezent, więc wy też postarajcie się i zróbcie prezent. Nie wiadomo, obojętnie jaki, nie musi być drogi, nie musi być to coś wielkiego. Prezent to prezent, wasi rodzice i tak będą to czuć w serduszku. Jeszcze raz dziękuję za to, że oglądaliście mnie ten cały rok. Mam nadzieję, że drugi rok będzie jeszcze lepszy niż ten. Dziękuję i wszystkiego najlepszego jeszcze raz i szczęśliwego nowego roku. Też dziękuję osobom, a szczególnie Weksarowi i Matrunerowi za to, że mi pomogli na tym YouTubie, bo dzięki Weksarowi wbiłem 800 subów i jakby stałem się rozpoznawalny trochę na tym YouTubie. Wcześniej byłem, ale byłem z Minecrafta, a teraz z Fortnite'a jestem. Więc dziękuję jeszcze raz z całego serduszka tutu o Weksar na zawsze. I pamiętajcie, jak ktoś jest mniejszym youtuberem, ma mniej subów, to nigdy go nie odtrącajcie, bo naprawdę ta osoba, która ma mniej subów, zaraz może mieć więcej od was. I ta osoba wie, o kim mówię, więc pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz. I Matroner też. Dziękuję. Oby więcej bunkrów. Dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia w nowym roku. Piąteczka.